Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś porozmawiamy o własnej produkcji pasz dla bydła. W studiu jest z nami Wojciech Styburski, prezes zarządu Agrointegracji. Dzień dobry. Dzień dobry. Gospodarstwa, produkcja ściśle się specjalizują. Czy wobec tego jest miejsce na gospodarstwa, które będą wytwarzały pasze dla bydła na własne potrzeby? Pasze w przypadku producentów bydła i hodowców, pasze, które są wytworzone w gospodarstwie, to są te pasze objętościowe. To jest podstawa funkcjonowania takiego gospodarstwa. Bez nich się po prostu nie da prowadzić efektywnie tego gospodarstwa. Z racji chociażby tego, że zakup takiej paszy z rynku jest po prostu nieopłacalny, a bardzo często też ciężko dostępny. Dlatego te pasze objętościowe jako podstawa głównie właśnie są wykorzystywane do produkcji zwierzęcej w przypadku bydła mlecznego czy produkcji mleka. Jakie są zalety takiego podejścia? Przede wszystkim, jeżeli produkujemy w swoim gospodarstwie pasze objętościowe, mamy wpływ na ich jakość, na ich przygotowanie. I na podstawie jakby tej jakości właśnie tej paszy objętościowej możemy sobie po prostu zaplanować cel, który chcemy realizować w postaci wydajności mleka od krowy, jakości tego mleka albo też efektywnych przyrostów żywca wołowego. Co powinien zrobić rolnik, żeby otrzymać wysokiej jakości pasze? Wysokiej jakości pasze objętościowe, które są produkowane w gospodarstwie, to przede wszystkim zaplanowana strategicznie uprawa roślin, odpowiedni płodozmian, na który mamy też bardzo duży wpływ w kontekście zaplanowania potrzeb żywieniowych właśnie tych zwierząt. I dzisiaj rolnicy bardzo profesjonalnie podchodzą do produkcji tych pasz objętościowych. Dobiera się odpowiednie rośliny, planuje się te rośliny, planuje się skład już tej paszy, która będzie otrzymana na bazie właśnie danej uprawy pod kątem białka, energii i aminokwasów, co jest bardzo znaczące w kontekście takiego optymalnego zbilansowania dawki żywieniowej, czyli diety dla zwierząt. W naszej optyce dzisiaj bardzo ważne jest też to, żeby ta pasza była przede wszystkim ekonomiczna. Ona ma być niedroga, a z drugiej strony bardzo wydajna. I jeden z projektów, który udało nam się zrealizować też właśnie jako konsorcjum Agrointegracja na bazie grup producentów, które prowadzimy, którym doradzamy, to jest poszukiwanie takiej alternatywnej, bardzo skutecznej właśnie paszy objętościowej, która może zostać nawet uprawiana w międzyplonie. A jeżeli w międzyplonie, to dodatkowy atut to jest to, że obniżamy koszty produkcji, ponieważ możemy wykorzystać międzyplon jako żywienie zwierząt, a główny plon, który będzie uprawiany jako produkcja towarowa, czyli automatycznie mamy alternatywny dochód. Bardzo pozytywnie to wpływa na podniesienie konkurencyjności takiego gospodarstwa. Natomiast nie możemy zapomnieć też o bardzo korzystnym wpływie środowiskowym, tym ekologicznym, ponieważ uprawa międzyplonu to jest ta działalność środowiskowa, za którą idzie sekwestracja CO2, czyli dzisiaj ta kwestia, która ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o produkcję rolniczą, tym bardziej produkcję zwierzęcą, a przede wszystkim dbamy też o glebę uprawą takiego międzyplonu, ponieważ zabezpieczamy na zimę nasz areał, nasze pole przed wymarzaniem, wysmalaniem i regulujemy stosunki wodne i dostarczamy materii organicznej. Jest to po prostu taki dodatkowy bonus i bardzo takie dzisiaj potrzebne podejście i bardzo innowacyjne, ponieważ do dnia dzisiejszego nie mówiło się o tym, że międzyplon może być tak samo tą działalnością środowiskową, ale z drugiej strony też tak bardzo wartościową paszą objętościową, o której tu dzisiaj właśnie mówimy. Wynik taki, bardzo dobra działalność środowiskowa, bardzo dobrej jakości pasza, którą naprawdę trzeba też optymalnie zbilansować i to daje nam super efekty w kontekście przyrostu i produkcji mleka, chociażby w gospodarstwach zajmujących się hodowlą bydła. I na koniec jedno bardzo ważne zagadnienie. Jak utrzymywać pastwiska, by docelowo otrzymać wyższą jakość kulinarną mięsa? W wielu gospodarstwach właśnie pastwiska czy użytki zielone są tą główną bazą paszy objętościowej. Tak jak wspominaliśmy wcześniej,
Samo podejście powinno się zacząć jakby od gleby, czyli musimy wiedzieć, czy ta gleba jest zasobna, czy jej tam czegoś czasami nie brakuje, czyli tutaj na makro i mikroelementy musimy bardzo mocno jakby spojrzeć. Czyli badania gleby. Badania gleby, dokładnie tak, analiza składu gleby, nawożenie i przede wszystkim dobór odpowiednich roślin do danego środowiska, do danego średowiska pod kątem jakości gleby i też naszej strategii w kontekście użytkowania dalej żywieniowego danej uprawy. I bardzo ważna rzecz dzisiaj, poziom koszenia, wysokość koszenia. Nasi rolnicy o tym bardzo często zapominają i to koszenie się robi na żyletę, tak można mówić w uproszczeniu, czyli do samej gleby. Jest to bardzo złe podejście, ponieważ wysychają nam rośliny, presja kwastów następuje. Natomiast odpowiednie koszenie na co najmniej 10 cm pozwoli uzyskać co najmniej jeden pokos, bardzo skuteczny, bardzo dobry w sezonie więcej. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia.